Zgodnie z ogólnopolską kampanią wyborczą prezydenta Bronisława Komorowskiego, tak zwany bronkobus odwiedził również Lubin. Wizerunek kandydata widniał na autobusie, wewnątrz obecni byli wyłącznie jego zwolennicy i lokalni działacze Platformy Obywatelskiej. Konferencję przed bronkobusem zakłóciła jednak grupa mieszkańców. Celem dzisiejszego przyjazdu jest promocja kandydata na prezydenta pana Bronisława Komorowskiego oraz przede wszystkim panowie, ale... Gdzie jest Szogun? Skąd państwo jesteście? Z PiS-u? Od Szoguna. Z PiS-u jesteście. Od Szoguna. Podatek miedziowy. Na krzesłach staliśmy z razem z Szogunem. Polo na glinianych nogach. Jasne, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Celem dzisiejszego przyjazdu jest zebranie podpisów. Chciałem państwa poinformować, że... Ale proszę o kulturę. Nie, krzyczy pan. Nie jest krzesło. Proszę dać nam, pozwolić powiedzieć i za chwileczkę porozmawiamy. Nie krzyczymy. Jasne. Zgromadzeni przy bronkobusie lubinianie dopytywali przedstawicieli PO m.in. o wzrost wieku emerytalnego i pogarszającą się sytuację w KGHM. Nie doczekali się odpowiedzi. W kwestii samego regionu, czyli KGHM-u, to nic dobrego się nie dzieje. Spółka zadłużyła się na kilka miliardów złotych. Nic nie zapowiada, żeby ta sytuacja miała się polepszyć. Gdy zapytaliśmy właśnie działaczy Platformy Obywatelskiej o tym, co zamierzają w tej sprawie zrobić, to tylko usłyszeliśmy taką lakoniczną odpowiedź, jaką mamy już ostatnio przyjemność słyszę z ust pani Ogórek, warto rozmawiać. Kiedy podatek państwo zlikwidujecie? Kiedy podatek zlikwidujecie? Warto rozmawiać. O podatku od niektórych kopalin ma coś więcej powiedzieć sam kandydat Bronisław Komorowski, który być może zjawi się w Lubinie przed wyborami. Liczymy na to, że prezydent Komorowski odwiedzi również Lubin i będzie okazja porozmawiania o tych wszystkich najważniejszych sprawach, w tym m.in. o podatku miedziowym. Na koniec objazdu po Lubinie bronkobus zaparkował przy ulicy Grodzkiej, obok siedziby Lubińskiego Koła Związku Ukraińców w Polsce, skąd zapakowano do niego dary dla Ukraińców. To nie była Platforma Obywatelska, tylko Związek Ukraińców w Polsce, którego wykorzystała, po prostu Związek wykorzystała Platforma do swojej kampanii. Piotr Borys zdradził, że w powiecie lubińskim podpisów z poparciem kandydatury Bronisława Komorowskiego na prezydenta udało się zbierać dotychczas ponad 1000. Spędź popołudnie na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.